Święto Pani Agi organizujemy już po raz siódmy i od 2 lat jest ono połączone razem z imprezą patriotyczną Święta Konstytucji 3 maja. Także w tym roku Święto Konstytucji rozpocznie imprezę w tym dniu o godzinie 9:30 msza w kościele Farnym, później uroczystości pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na rynku, a następnie wyruszy z rynku parada orkiestry wojskowej, która równocześnie z paradą kolejną, która wyruszy spod Radia Rzeszów, orkiestr z Wojewódzkiego Domu Kultury, rozpocznie święto na scenie pod wieżą Farną. Tam o godzinie 12:00 oficjalnie otworzy święto pan prezydent Tadeusz Ferenc. Następnie rozpoczną się pokazy na 2 scenach, na scenie pod Radiem Rzeszów i na scenie pod Farą. O godzinie 14:00 natomiast ruszy również scena na rynku. Wśród tegorocznych pokazów, jak zawsze, zaplanowaliśmy prezentację rzeszowskich szkół, uczelni, domów kultury. Również zaprosiliśmy muzyków, aktorów oraz iluzjonistów. Świętu Pani Agi będą towarzyszyć liczne imprezy towarzyszące. Między innymi największy rzeszowski jarmark rękodzieła oraz producentów żywności ekologicznej. Ten jarmark zdobywa coraz większą popularność. W tym roku mamy już zgłoszonych 88 podmiotów. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie z czego wybierać i podziwiać. Również włączyły się w to święto, jak zawsze, instytucje, które mają swoje siedziby na ulicy 3 Maja. Na bezpłatne wystawy zapraszają Muzeum Okręgowe oraz Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, a także Kino Zorza zaprosi na bezpłatne pokazy filmów dokumentalnych animowanych, między innymi słynna Manna Huberta Gotkowskiego. Wśród takich atrakcji, które na pewno przyciągną uwagę zwiedzających, będzie tłoczenie pamiątkowych dyplomów na zabytkowej prasie graficznej, ekspozycja zabytkowego fiacika Topolino z 1956 roku, którą przygotuje Poczta Polska, oddział regionalny w Rzeszowie. Będą różne imprezy dla dzieci. Plac zabaw dla dzieci zostanie usytuowany tutaj na rynku obok arkad. Będą puszczane gigantyczne bańki mydlane. Będą chodzili szczudlarze, będą aktorzy poprzebierani. Dzieci będą mogły sobie wymalować twarze lub ustylizować paznokcie. Wśród naszych gwiazd muzycznych wystąpią Mateusz Dębek, znany z programu Mam Talent, oraz zespół Swing Thing, który uraczy nas gangsterskim jazzem lat 20-30. Gwiazdą tegorocznego Święta Pani Agi jest Urszula, która właśnie wydała płytę i będzie promować swoją najnowszą płytę, która ukazała się po 9 latach.